To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin ibuć, a ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 38 odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiaj dotkniemy niezwykle ciekawego tematu. Uczenia maszynowego, deep learningu oraz sztucznej inteligencji. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nam bardzo odległą przyszłością, dzieje się właśnie tuż obok nas. Chociaż nie wszyscy to dostrzegają. Autonomiczne ciężarówki, które bez kierowcy przemierzają drogi w Stanach Zjednoczonych, dziś już nikogo nie dziwią, ale komputer wygrywający z ludźmi w pokera, który potrafi blefować, no to już jest zupełnie inna liga. Czy wkrótce roboty całkowicie zastąpią nas w pracy? Czy to jednak tylko fantazje autorów science fiction? Czym jest uczenie maszynowe i co ogromne postępy w jego rozwoju mogą oznaczać dla nas i naszych finansów? Właśnie o tym rozmawiam dziś z moim gościem, z architektem systemów informatycznych, programistą, pracownikiem General Electric, który zawodowo zajmuje się uczeniem maszynowym, a także autorem podcastu pod tytułem Biznes myśli. A tym gościem jest Wladimir Aleksejczenko. Zanim przejdziemy jednak do naszej rozmowy, chciałbym Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za kilka rzeczy. Po pierwsze, za polecanie mojego podcastu i bloga Waszym znajomym. Po drugie, za oceny pozostawione w aplikacji iTunes, których ostatnio sporo przybyło, dzięki czemu łatwiej odszukać moją audycję wśród wielu innych programów. No i wreszcie za bardzo miłe maile z opisami waszych sukcesów i waszych postępów w dbaniu o finanse. Nawet nie wiecie, jak bardzo dużo sprawiają mi one radość, jak uskrzydlają do dalszej pracy. Dzisiaj na przykład otworzyłem sobie po obiedzie Gmaila, patrzę, a tam czeka na mnie wspaniała, długa wiadomość od Mateusza, 21-letniego studenta z Rzeszowa. Przytoczę wam teraz jej fragment, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny mail. Mateusz pisze tak. Dzięki Twojemu blogowi ominę wiele błędnych decyzji w swoim życiu. Prowadzę budżet od kwietnia 2016 roku, korzystam z aplikacji na telefon Szybki Budżet i chyba osiągnąłem stopień generała. Wprowadzam co miesiąc poprawki, aby jak najlepiej rozkazywać moim złotówkom. Co mi to dało? Mogłem wyjechać na trzy wyjazdy wakacyjne w ciągu roku z rodziną i dziewczyną oraz udało mi się już zbudować fundusz bezpieczeństwa na 6 miesięcy. Potrafiłem oszczędzić w każdym miesiącu no, prawie w każdym grudzień nie wyszedł, bo poznałem swoją ukochaną Anię. A jakże Mateusz, taki moment to na pewno dodatkowe wydatki. I potem Mateusz pisze dalej tak. Prawie rok temu trafiłem na twojego bloga i od tamtego czasu pomogłem sobie i dużej liczbie moich najbliższych w finansach. Pod względem prostych zasad, których nauczyłem się od ciebie. Że dług to głupota. Że warto dać sobie podwyżkę robiąc budżet. Że trzeba zamienić stres, lęk i ignorancję w pewność siebie. Bezpieczeństwo i komfort płynące z oszczędności. Potęga płacenia najpierw sobie, klin finansowy. Nauczyłeś mnie bardzo wielu rzeczy i umocniłeś w przekonaniu do wielu spraw, takich jak podejście pragmatycznego optymisty, zbudowanie funduszu bezpieczeństwa oraz zwielokrotniłeś motywację do odkładania na kolejne wakacje bo również tak jak ty, kocham podróżować. Robisz coś wspaniałego dla innych ludzi i obaj wiemy, że to dobro do ciebie wróci. Moi bliscy i znajomi również ci dziękują, bo wiele im pomogłem dzięki Tobie. Bądź świadomy, że to, co robisz, pomogło bardzo wielu osobom, i nie mówię tutaj tylko o czytelnikach bloga, a o ludziach, którym to my pomogliśmy dzięki Tobie. Hm. Mateusz, to ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za takiego super maila, za te wspaniałe słowa. No i dziękuję jeszcze raz każdemu z Was za to, że, że ze mną jesteście, że wprowadzacie w życie te proste, a jednak bardzo skuteczne zasady dbania o własne finanse. No i tak naprawdę dzięki temu sprawiacie, że moja praca ma sens. I sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Dziękuję, a teraz zapraszam już gorąco do wysłuchania naszej dzisiejszej audycji. Mam ogromną przyjemność przedstawić Wam dzisiaj naszego gościa, a jest nim Wladimir Aleksejczynko, architekt IT, absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, także mówca. Który od niedawna nagrywa również własny podcast Biznes myśli. Wladimir jest twórcą warsztatów Data Workshop, na których opowiada, jak efektywnie rozwiązywać problemy z wykorzystaniem uczenia maszynowego, a ponadto lubi podróżować, odwiedził już 27 krajów, a sam siebie nazywa marzycielem, po czym dodaje, że jest perfekcjonistą w sercu i pragmatykiem w umyśle. Cześć Wladimir! Cześć, cześć, Marcin. Tyle udało mi się znaleźć informacji na Twój temat, ale oczywiście poznaliśmy się przede wszystkim przez Twój podcast Biznes Myśli. Przesłałeś mi jego próbkę. Bardzo mi się podobały te tematy, którymi się zajmujesz, i no, to są ekscytujące rzeczy, które faktycznie teraz są na fali. Wczoraj mieliśmy okazję wspólnie uczestniczyć w takim wydarzeniu w Warszawie, w konferencji Porozmawiajmy o sztucznej inteligencji pierwsza konferencja, na której byłem i zrozumiałem może z 20% przekazu. Tam byłeś również mówcą, więc dziękuję Ci, że dzisiaj rano spotkałeś się z nami, no bo mogłeś spokojnie odsypiać tak ciężkie wydarzenie. Dziękuję bardzo za to, że zaprosiłeś. Bardzo często słucham tutaj również podcast, właściwie te wszystkie ostatnie odcinki i dla mnie to jest miłe, że również teraz mogę uczestniczyć i podzielić się swoim doświadczeniem. A wczoraj faktycznie skończyliśmy dość późno, chyba o 12 dotarłem do domu. Ale to chciałem tutaj przyjść, nagrać, porozmawiać o sztucznej inteligencji i wydaje mi się, że twoi odbiorcy na ten temat coś słyszeli, ale wydaje mi się, że brakuje im praktycznego zastosowania. No właśnie, zanim do tego przejdziemy, to... Myślę, że dobrym pomysłem będzie to, żebyś powiedział nam trochę więcej, bo to nie przypadek, że właśnie z tobą rozmawiam na ten tak ciekawy temat. Opowiedz trochę więcej, kim jesteś, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz. Dobra, to zacznę po kolei. Jestem ojcem, mężem, podróżnikiem. Lubię podróżować, bo podróż daje właściwie dość wiele. Jak obserwuję to, czego mnie nauczyło rozwiązywać takie nietrywialne problemy albo to, co wydaje się jeszcze bardziej znaczące, łamać pewne stereotypy, który pewnie inaczej ciężko byłoby złamać. Interesuję się uczeniem maszynowym już gdzieś tak od 4 lat i stosuję to w praktyce. No właśnie, bo interesuje, cię, interesuje się to jeszcze mało. Ty na co dzień faktycznie wykorzystujesz tak, to tak. w swojej pracy, prawda? Tak, używam to w praktyce. W ogóle jeżeli chodzi o doświadczenie związane, związane z IT, to mam około 10 lat. Wcześniej pracowałem bardziej jako programista w różnych obszarach, Natomiast cztery lata temu zmieniłem trochę obszar, w którym działam, i teraz bardziej jestem zaangażowany w uczenie maszynowe albo to, co teraz nazywają ludzie sztuczna inteligencja. No właśnie, powiedz jeszcze, gdzie pracujesz? Pracuję w General Electric jako architekt. Na co dzień zajmuję się projektowaniem systemów informatycznych. Jest taka duża inicjatywa, która nazywa się Brilliant Factory. To jest o cyfryzacji pewnych procesów, czyli robić to jeszcze bardziej sprawniej taniej, efektywniej. Mm -hmm. Można usłyszeć, że nie urodziłeś się w Polsce, prawda? Pochodzisz z Białorusi. Jak w ogóle trafiłeś do nas? Przyjechałem tutaj studiować. Tak, zgadza się, że pochodzę z Białorusi. Kiedy miałam 18 lat, po raz pierwszy odwiedziłem Polskę. Wtedy pomyślałam, że chyba tu przyjadę. I tak się stało. Przyjechałem tu na studia. Studiowałam na uczelni AGH w Krakowie. Studia informatyczne i potem Właściwie tam już zostałem. No dobra. Przejdźmy do uczenia maszynowego, do sztucznej inteligencji, data miningu. To jest bardzo wiele pojęć, które większość osób łącznie ze mną na pewno miesza. Powiedz trochę więcej, czym jest sztuczna inteligencja? Czym jest uczenie maszynowe, czym się różnią? Może powinniśmy właśnie na początek jakieś takie podstawy złapać, zanim zagłębimy się w ten temat. Tak, jest bardzo dużo szumu, jeżeli chodzi o definicję, i tak naprawdę dość ciężko teraz to zdefiniować jednoznacznie. Nie chciałem podawać jakiejś definicje akademickie, czym jest uczenie maszynowe, bo pewnie to będzie zbyt teoretyczne i na pewno niezrozumiałe. Zacznę może o wyjaśnienie, czym jest uczenie maszynowe. I tak kiedy się zastanawiałam, jak to można wyjaśnić bardzo krótko jednym słowem, to wybrałem takie słowo jak optymalizacja. Więc uczenie maszynowe i optymalizacja możemy powiedzieć, że to jest synonim. I działa to w taki sposób, że mamy pewien problem i chcemy dzięki maszynie go rozwiązać. Maszyna próbuje dobierać odpowiednie wagi w tym problemie i na podstawie metryki sukcesu, którą my dobieramy, ona próbuje optymalizować. Czyli to jest proces iteracyjny. Kolejna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, to są algorytmy, które są pod spodem. Te algorytmy są różne. Wydaje mi się, że w branży finansowej są znane regresje liniowe. To jest taki temat dość rozpoznany. Ale również są sieci neuronowe. Deep learning, który teraz jest tak bardzo nagłośniany, to jest właściwie z obszaru sieci neuronowych. Chodzi o ilość warstw w tych sieciach, czyli mhm. ich jest więcej. I wtedy, jak tych warstw zaczęło się pojawiać więcej, to nazwali jako deep learning. Natomiast później się okazało, że tych warstw może być jeszcze więcej. Czyli zamiast 2 czy 4, może być 100 czy 200. I był, właściwie można było to nazwać jako jeszcze bardziej głębsze sieci, albo jeszcze, jeszcze bardziej głębsze, Natomiast tak się nie stało. Stało się coś innego. W tym momencie zaczęli to nazywać jako sztuczna inteligencja. Okej, okay, czyli możemy powiedzieć, że takim punktem wyjścia jest to uczenie się maszynowe, czyli iteracje poprzez zmianę tam pewnych wartości i ich optymalizację, aż wyjdziemy na wynik taki tak, właściwy. Głębiej, jak jest więcej tych warstw, więcej zmiennych, to mamy deep learning. No, i taką najbardziej zaawansowaną formą tego jest to, co dziś nazywamy sztuczną inteligencją. Tak, ale to właśnie takie jest niecymulujące. Chodzi mi o to, że jak czytamy teraz w mediach, ktoś mówi, że jest sztuczna inteligencja, to możemy tą frazę zamienić na deep learning i to będzie bardziej precyzyjnie o co chodzi. Bo sztuczna inteligencja jako fundamentalna nauka ma coś innego właściwie. To jest bardziej abstrakcyjne podejście i ono ma na celu stworzenie inteligentny byt czyli coś, co działa i przypomina Inteligentną osobę. Jasne. Ja kilka tygodni temu na blogu opublikowałem artykuł na ten temat, pod którym mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję, bo też napisałem tam tylko o podstawach i o no, takich najbardziej podstawowych rzeczach, z podaniem przykładów, co możemy gdzieś starać się nazywać tą sztuczną inteligencją. Tylko dotknąłem tego tematu, ale od razu mieliśmy długą dyskusję, co pokazuje, że warto jest ten temat pociągnąć, bo rzeczywiście te zmiany, które teraz się dokonują, no, one zrewolucjonują na pewno nasze życie, w tym finanse, o czym też będziemy za chwilę rozmawiać. No, ale może zacznijmy właśnie od takich praktycznych przykładów, bo to będzie znacznie łatwiejsze niż jakiekolwiek definicje, żeby zrozumieć, czym jest ta sztuczna inteligencja. Opowiesz trochę o tym, co w codziennym życiu możemy nazwać tą sztuczną inteligencją. Wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli osoby mało tym się interesują, to nie zdają sobie sprawy, że sztuczna inteligencja, tak zwana sztuczna inteligencja, już otacza nas codziennie, zaczynając, kiedy wpisujemy cokolwiek w Google, albo tłumaczymy również Google. I w ogóle wszystkie produkty, które Google dostarcza, tam jest uczenie maszynowe, Czyli na przykład Google Translator, prawda? Dokładnie. Jeżeli mówimy o Facebooku, nawet czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak zaawansowane są algorytmy, żeby pokazać nam pełne nowości na naszej ścianie. One są bardzo optymalizowane i miałem okazję rozmawiać z dyrektorem Facebooka, który nad tym pracuje i zrobił na mnie niesamowite wrażenie, ile wkładu oni w to muszą zainwestować, żeby pracować coraz lepiej. Ale takie inne przykłady, żeby nie mówić tylko o internetu, to jak idziemy do banka po kredyt, to tam też jest uczenie maszynowe. Jak bierzemy kamurkę, powiedzmy, iPhone i jest autentykacja na palec, to to też jest deep learning. Jak instalujemy jakąś kolejną aplikację, to w większości przypadków w tych nowszych aplikacjach w mniejszym czy większym stopniu już też pojawia się uczenie maszynowe. Albo inny przykład, jak patrzymy prognozy pogody, to jeżeli faktycznie chcemy mieć bardziej dokładny wynik, to już jest ten mix, jest taki klasyczny model i też jest uczenie maszynowe, które jeszcze bardziej usprawnia. Więc w takich przykładów jest naprawdę dużo. Może takie nieco inne przykłady, których w Polsce może na co dzień nie ma, ale już będą pewnie za jakiś czas, no to samochody autonomiczne, które w Stanach już dość aktywnie sobie jeżdżą, zwłaszcza w Kalifornii. I tutaj warto powiedzieć, że w tej chwili nie mówimy o tylko samochodach prywatnych, tylko właściwie są autonomiczne pojazdy. To, to jest ciężarówki, również traktory na przykład też mogą być autonomiczne, albo nawet statki. Ty prowadzisz od niedawna podcast Biznes Myśli, i tam właśnie opowiadasz bardzo ciekawie o różnych przykładach sztucznej inteligencji w naszym codziennym życiu. Bardzo naprawdę ciekawy. Podcasty, polecam Wam bardzo serdecznie, żeby zajrzeć do Wladimira, posłuchać jak o tym opowiada. Natomiast ja, prowadząc blog finansowy, najbardziej interesuje się tym, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja, to, co się dzieje w tej chwili w zakresie informatyki i rozwoju sztucznej inteligencji, może wpłynąć na nasze finanse. Bo potencjalnie jest tutaj bardzo dużo ciekawych możliwości. Powiesz o tym trochę? Tak, zgadzę się. Natomiast zacznę może od czegoś bardziej ogólnego, że. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, ono nie przywiązuje się do konkretnej domeny. I może powiem przykład z innej, z innej trochę beczka, potem wrócimy do tego, co zapytam. Czyli, że to nie muszą być tylko finanse? Tak, tak. Na przykład weźmiemy sobie medycyny i mam zdjęcie, to pokazywałem wczoraj na prezentacje. Mam zdjęcie z pewna choroba, i na podstawie tych zdjęć można wykryć, czy ta osoba jest chora, czy nie. I w tym momencie, jak ja zwiczę, uczę mój algorytm wykrywać to, to w pewnym momencie mogę osiągnąć wynik lepszy niż lekarz, ale to wcale nie mówię, że ja się znam na medycynie. Po prostu ja używam pełnych algorytmu, który są w stanie rozpoznać w pewne tak zwane paterny i na podstawie tego wnioskować tak czy nie. Więc wracając do finansów, to jest tak, że to nie jest czymś innym, jeżeli chodzi o zastosowanie dla uczenia maszynowego. To jest, Lista problemów, które można rozwiązać, używając uczenia maszynowego. I co jest ważne, Uczenie maszynowe nie próbuje zrozumieć finansów jak studenci, którzy przychodzą na uczelnie ekonomiczne. To jest zupełnie coś innego. My dajemy dane, wskazujemy metrykę sukcesu i mówimy, co, do czego należy dążyć. I w ten sposób to rozwiązujemy. No i teraz możemy porozmawiać, jakie problemy moglibyśmy rozwiązać w finansach. Mhm. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o instytucje finansowe, banki to jeden z największych wydatków, które nie mają, to są ludzie, którzy wykonują dość przeciętne zadania. Na przykład odpowiadając na te same pytania, albo ich zadanie można w łatwy sposób przypisać w postaci reguł. Zrób to, jeżeli to, to zrób tamto. I tak dalej. Tylko w odróżnieniu od ludzi taki algorytm, taki model może działać non-stop i on też nie potrzebuje urlopów i tak dalej, z możemy powiedzieć, że te wszystkie obowiązki, które w tej chwili da się łatwo przypisać w postaci reguł, będą zmienione maszynami, algorytmami. To po stronie instytucji finansowych, od strony takich tych zaplecz operacyjnych, a no od strony bardziej klientów, jakby to mogło wyglądać? Od strony klientów, jak klient teraz potrzebuje pewne wskazówki, zaczynając powiedzmy od takich najmłodszych klientów, który jeszcze mają problemy z długami i chcą nasiąć pewien cel, to właśnie Marcin to otrzymujesz w swoim blogu, to również w takich zagadnieniach może wspierać robot. Można z nim się umówić, co chcesz osiągnąć, podpinasz tego robotę do swojego banku i on Ci podpowiada. I również podpowiada Ci takie rzeczy, ile masz wydatków miesięcznie, robi kategorie automatycznie, więc bardzo łatwo i... Z z możliwością 24 godziny, 7 dni w tygodniu, możesz podejrzeć na kamurce jak wygląda, wyglądają Twoje wydatki tygodniowe, miesięcznie, rączne. Również będziesz miał polecenie, że na przykład zredukuj ten koszt albo tamten. Więc to jest taki pierwszy, może, poziom. No to tak się wydaje, no już jest dostępny. Tak, w większości banków tu już widać, już taki podstawowa rzecz, że dostajesz, ok, informację zwrotną, dane. A w miarę rozwoju, bo no, czytam o tym, że wiele firm inwestuje w tego typu badania i stara się wykorzystywać uczenie maszynowe też w wielu innych, w wielu innych obszarach, też takim marzeniem dla mnie jest coś takiego, że siadasz naturalnym językiem, opowiadasz o swojej sytuacji finansowej, tak jak dziś robisz to w rozmowie z doradcą finansowym, i że na tej podstawie, nie wiem, po jakimś czasie taki komputer używający Sztucznej inteligencji daje ci odpowiedź: OK, to w twojej sytuacji zacząłbym od tego, następnie przeszedłbym do takiego działania i docelowo byśmy dążyli do takiej, do takiej rzeczy. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, jak najbardziej to jest możliwe, to, to może warto powiedzieć jakieś takie przydziały czasowe, że to nie wszędzie jeszcze jest dostępne, nie wszystkich krajach, powiedzmy w Polsce, to raczej jeszcze troszkę raczkuje. Natomiast jeżeli mówimy o Stanach, to oni mają takie już startupy, które są tak zwane Robo kiedy jest pewien algorytm, który próbuje zrozumieć Twoją sytuację i pomóc Ci. Nawet nie tylko o to, że inwestuj tu czy tam, tylko właściwie robię to za Ciebie. Informuję Cię, że najlepiej zrobić to i to, i ja za Ciebie to zrobię Ja jeszcze poinformuję, jak to się skończy. Czyli co, podajesz jakieś tam swoje informacje, otrzymujesz, ok, to biorąc pod uwagę te wszystkie informacje, które mi przekazałeś, optymalny dla Ciebie portfel inwestycyjny wyglądałby w taki sposób. Czy akceptujesz, to już tak akceptuje i on następnie składa transakcje, wszystkie dyspozycje i dba o to, żeby rzeczywiście w twoim portfelu inwestycyjnym pojawiły się dane instrumenty finansowe? Tak, można tak to powiedzieć. Przy czym to też jest skierowane dla osób, które w ogóle na tym się nie znają. Załóżmy, że jest taka przeciętna osoba, która, mówimy teraz o Stanach, powiedzmy, bo to jest taki realny przykład, dostaje miesięcznie kilka tysięcy dolarów, załóżmy, i chce 1500 dolarów, co miesiąc inwestować gdzieś. Natomiast w ogóle na tym się nie zna, więc chciałbym, żeby to było automatycznie, żeby ktoś przyszedł, wziął te 500 dolarów co miesiąc, zainwestował tam, gdzie wydaje się mu najbardziej rozsądnie i ja ewentualnie tylko podam informacje takie jak wiek, też informacje o ryzyku, które chcę wziąć na siebie, czy być bardziej agresywny, czy jednak tak bardzo ostrożnie i tyle. I od strony klienta nic więcej nie chcę robić i co miesiąc patrzeć na wyniki. Też mogę zatrzymać w dowolnym momencie i nie muszę w tej chwili już wchodzić w te szczegóły, jak to działa, dlaczego to działa, bo ta wiedza właściwie jest coraz. Ta wiedza już niekoniecznie pomaga osiągać wyniki. No właśnie, bo fakt, że ktoś ma bardzo dużą wiedzę finansową czy inwestycyjną, to paradoksalnie może prowadzić do takiego paraliżu decyzyjnego, tak? że wiesz tak dużo, zdajesz sobie sprawę z tak wielu ryzyk, że nie podejmujesz pewnych decyzji, unikasz pewnych ryzyk i ostatecznie twój wynik inwestycyjny może być gorszy niż osoby, która to po prostu, mając tylko kilka podstawowych informacji, zainwestowała i osiągnęła większy sukces. A to jest ciekawe, co teraz powiedziałeś, bo w uczeniu maszynowym to się nazywa overfitting, mm -hmm. czyli wtedy, kiedy model się przyuczył i robi dziwne rzeczy. Więc dla człowieka to akurat też tak działa. Właśnie czasem powtarzam taką frazę, że każdy z nas w głowie ma sieć neuronową i jeszcze bardziej zaawansowana niż ta najbardziej nowoczesna sieć neuronowa, tylko niestety często nie korzystamy z tej mocy. Mary też tak na boku mówiąc. No dobrze, brzmi to fajnie, ale skąd ja mogę wiedzieć, że mogę zaufać takiemu komputerowi? Albo dlaczego podpowiedź ze strony takiego komputera miałaby być lepsza niż ze strony po prostu doradcy finansowego, który powie mi, nie, teraz najlepiej byłoby inwestować tak i tak. To jest bardzo ciekawe pytanie. To jest jedne z wyzwań, które ludzkość teraz będzie miała. To, że zadanie należy delegować do komputerów i pytanie, jak zarządzać ryzykiem. I kolejne pytanie, kto będzie odpowiedzialny, jeżeli coś pójdzie nie tak, jakby chcielibyśmy. To są trudne pytania, ludzie też się mylą, więc komputer jak na razie też może się mylić, więc tutaj nie mówimy o to, że to jest srebrna kula, która zawsze działa, rozwiązuje idealnie. Więc powiedzmy, jak to działa, może to będzie bardziej, bardziej zrozumiałe. Najpierw komputerowi podajemy zbiór danych historycznych, i on ma informacje co się działo i jaki był wynik. Na podstawie tych danych próbuje symulować albo zrozumieć pewne wzorce, które występują, pewne fundamentalne rzeczy, które nawet człowiek sobie nie zdaje, że one nie są i na podstawie tych wzorców próbuje przewidywać przyszłość. A czy to działa w taki sposób, że to my, ludzie musimy zdefiniować dokładnie komputerowi, weź, co ma brać pod uwagę, że na przykład weź pod uwagę wzrost PKB, weź pod uwagę, nie wiem, wyceny spółek na rynku, weź pod uwagę, jak wyglądały ostatnie trzy miesiące na rynkach i Czy kiedy mówimy już o tych samouczących się systemach? One są w stanie też same wyszukać na przykład najważniejszych czynników, na które powinny zwracać uwagę. Tutaj powiem tak, że te klasyczne, ten klasyczny uczenie maszynowe, tak zwane uczenie nadzorowane albo nauczycielem, to w tym przypadku my jawnie podajemy dane i jaka jest odpowiedź. Oczywiście nie mówimy, że to jest ważniejsze, czy tamto, to akurat algorytm stwierdza, co jest bardziej znaczące, ale tak czy siak w tym przypadku. My, jako ludzie, próbujemy przekazać swoją wiedzę, a to akurat nie zawsze jest najlepsze, i jest teraz inny kierunek, taki trochę połączenie uczenia nadzorowane i nienadzorowane, nazywa się reinforcement learning, czyli uczenie ze wzmocnieniem. I polega ono na tym, że tak naprawdę mówimy, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy dotrzeć, ale nie mówimy jak. I to, co robi algorytm, on poprzez metody prób i błędów, próbuje tam osiągnąć ten, ten cel. Jak taki klasyczny przykład, jeżeli chodzi o reinforcement learning, to jest AlphaGo. W AlphaGo nie mówiliśmy, jakie są zasady gry. Mhm. A to powiedz jeszcze, co to jest, bo myślę, że nie wszyscy słyszeli. Aha. Dobra, to może kilka słów. Myślę, że o szachach słyszała większość. AlphaGo w pewnym sensie trochę przypomina szachy, jeżeli chodzi o sposób abstrakcyjny myślenia, chociaż to jest zupełnie inna gra. Czyli mamy taką siatkę, gdzie są kamienie białe, czarne, trzeba ich przesuwać. Przecież ciekawostka tej gry jest taka, że jeżeli zapytamy ekspertów, którzy robią taki ruch czy tamten, dlaczego akurat zrobili to, to oni nie są w stanie jednoznacznie wyjaśnić dlaczego. Często używają takich fraz, No mi się wydaje, czuję, że tak jest lepiej. Intuicja mi podpowiada i tak dalej. Więc ciężar... Czyli nie można jednoznacznie powiedzieć, że ten ruch jest lepszy, dlatego że tak jak w szachach, tak nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Tam zdaje się jest 10 do 157 kombinacji, już nie pamiętam dokładnie możliwych ruchów, prawda? Tak, Czyli żaden więc... komputer nie jest w stanie tego przeliczyć, wysymulować. Trzeba to opierać właśnie na, na tym, co ty nazywasz taką intuicją. Tak, więcej niż e, atomów w wszechświecie, ileś kombinacji, więc to jest niemożliwe, żeby przeliczyć wszystkie możliwe. Więc osoby, które zaczęły na tym pracować z Deep miały mieli duże wyzwania. Jak robię krok, to w jaki sposób wycenić, czy ja to zrobiłem dobrze, czy źle, bo tak naprawdę ciężko cokolwiek oszacować. Dopiero już na samym końcu ty wiesz, przegrałeś, czy wygrałeś. Natomiast w środku to jest niesamowite skomplikowane. I to, co oni zrobili, oni zrobili dwie sieci neuronowe. Pierwsza sieć neurona była odpowiedzialna za to, że jak robisz krok, to ona oceniała, na ile to jest dobre, czyli um, czy teraz wygrywa, wygrywają czarny, czy biały, czy gdzieś tam po środku. I to była ta pierwsza sieć. A druga sieć neurona była odpowiedzialna za to, żeby robić, przeliczyć następny krok. Przy czym oni nie przeliczali wszystkie możliwe kombinacje. Oni brali pod uwagę pięć najbardziej prawdopodobnych i później wybierali który z tych kroków, który wydaje się mi jeszcze naj, najlepszy. I to, co jest ważne tutaj, oni фактич не показывали я граć вry. Oni oczywiście pokazali... Nie pokazywali komputerowi, prawda? Czyli nie uczyli go zasad, tak? Tak, nie uczyli zasad jako taka, bardziej pokazali gry, które były. I ona na podstawie tych zdjęć, że jeżeli była taka kombinacja czy inna, to przygrywasz lub wygrywasz. I ono na podstawie tej informacji była w stanie zbudować dla siebie pewien mechanizm rozpoznania, czy teraz to, co robi, ma sens, czy, czy nie ma sensu. I też były takie dość ciekawe sytuacje, kiedy ta słynna gra z najlepszym graczem, tak się mówi, Lysidol, kiedy komputer zrobił taki... Czyli do... ktoś miał dziewiąty dan w grze Go, tak? Tak, dokładnie. Komputer zrobił bardzo dziwny jeden ruch, który prawie że każdy, kto tym się zajmuje, zawodowo powie, że to jest bez sensu, a później się okazało, że za kilka kroków dzięki temu ruchu on wygrał. I przez to, że przewidział tę sytuację, to wszystkich osób takim myśleniem ludzkim a może złe słowa, ale po prostu był, był bardziej sprytniejszy. I co jest ciekawe, po tej grze zaczęli wydawać nowe książki i nowe triki, jak grać w tę grę, bo to, co wydawało się ludziom, że rozumie, jak, jak go działa, jakie są możliwe kroki i tak dalej, to się okazało, że są jeszcze bardziej kreatywne podejście, jeszcze bardziej zaawansowane, jeszcze bardziej... A warto wspomnieć, że jest to gra, którą którą gra się od 4000 lat i od 4000 lat jest optymalizowana przez bardzo przez bardzo wielu ludzi a tu się okazuje że taki komputer z uczeniem maszynowym już znalazł kolejną regułę która znacznie zwiększa szansę na wygraną no właśnie ale obaj używamy stwierdzenia uczy się co to znaczy że komputer się uczy uczy się to oznacza że na podstawie danych które my mu dostarczamy jest w stanie zrozumieć Pełne wzorce, i trzymać ten model w postaci wag, albo jakiejś innej komputerowej postaci. W ogóle to są wagi, ale może nie wchodźmy w te szczegóły. I na podstawie tej informacji jest w stanie rozwiązywać problemy z przyszłości. Czyli jeszcze raz, mamy dane historyczne. Na podstawie tych danych maszyna wnioskuje, dlaczego tak to się stało. Może to nie do końca wygląda, że maszyna siedzi jak człowiek, i zastanawia się na tym, to działa nieco, nieco inaczej, chodzi o optymalizację, ale tak czy siak maszyna na podstawie tych danych rozumie, dlaczego zadziałało to czy inne zagadnienie, i później, jeżeli mówimy o przyszłości, jest w stanie przewidzieć, co może się stać. To odejdźmy na chwilę od takich już technicznych szczegółów. Myślę, że to i tak jest trudne do zrozumienia. Może podsumujmy to w taki sposób, że cała ciekawa rzecz z tym komputerem polega na tym, że teraz rzeczywiście to nie my musimy dokładnie definiować regułę dla komputera, pisać precyzyjny algorytm i on to wykona od A do Z krok po kroku w takich krokach, jakich my mu zadamy, tak? Tylko jest w stanie ten algorytm również zoptymalizować sam sobie, żeby on był lepszy i robi to szybciej i znacznie lepiej niż my. Do tego stopnia, że my w zasadzie możemy w pewnym momencie tylko powiedzieć komputerowi: Twoim zadaniem jest nie wiem, zdobycie maksymalnie dużej liczby punktów w jakiejś grze, albo Twoim zadaniem jest osiągnięcie jakiegoś wyniku inwestycyjnego, a jak to zrobisz, to już Twoja sprawa, tak? Zgadzę się, zgadzać, się, tak, tak to działa. A możesz powiedzieć o jakichś takich Przykładach ciekawych, które właśnie teraz toczą się, nad czym firmy pracują na świecie, bo no, wspomniałeś w którymś z swoich podcastów, że w zasadzie już każda firma, która znajduje się na liście największych firm Fortune 500, używa uczenia maszynowego. Wydaje mi się, że warto teraz zacytować wiceprezesę też z Research Department. Gartner Gartner to jest agencja badawcza rozwojowa, która między innymi pomaga wielkim firm, dużym firmom, korporacjom zwracać uwagę na tamte czy inne technologie, które pomogą rozwiązać im problemy, to on powiedział, że 10 lat temu mieli duży problem, żeby znaleźć chociażby 10 firm, które bazują swój biznes na uczeniu maszynowym. Natomiast teraz mają duży problem, żeby znaleźć 10 firm, które nie używają naczynia maszynowego. Mhm, czyli to już się stało pewnym standardem. No i to sprawia, że bardzo przyspieszają pewne technologie. Tak, dokładnie. I tutaj też możemy zauważyć takie rzeczy, że na przykład Hilton, ta sieć hotelarska, potrzebowała dość sporo czasu. Teraz nie pamiętam dokładnie około 100 lat, może troszkę mniej, żeby zbudować taką potężną sieć i zabrać tych wszystkich klientów. A powiedzmy, Airbnb pojawiły się nie tak dawno, ale dzięki temu, że mieli innowacyjny pomysł, ale też dość aktywnie używają uczenia maszynowego, oni robią naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o predykcję. Oni wiedzą dokładnie, ile Twoje mieszkanie jest warte teraz. I to oznacza, że przeanalizowali nie tylko średni koszt po pomie mieście, ale też wiedzą, jakie są wydarzenia. Czy teraz się dzieje coś ciekawego, że nagle wzrasta popyt? Czy, Zaczy, ile jest warte twoje mieszkanie, w sensie jaki powinien być czynsz najmu tego mieszkania? Tak, tak? tak chodzi o czynsz, tak, jak, yy, bo mieszkanie ma, zwykle, nie, nie wiem czy wszyscy kojarzą, jak Airbnb, to jest taka, taki serwis, który umożliwia wynająć mieszkanie na krótki termin, zwykle kilka dni, ewentualnie do miesiąca chyba maksymalnie tak, tak to działa i oni biorą prowizję za tą usługę i teraz to jest jeden z największych graczy, jeżeli chodzi o usługę to akurat będzie złe słowa, ale o nas legie I oni używają naczyń maszynowo bardzo aktywnie w różnych tematach. Między innymi, jak powiedziałem, o przewidywanie kosztu. Takich kilka innych przykładów. To Tesla, o tym mówiłem też w swoim podcaście, że wartość kapitałowa Tesla w tej chwili jest większa niż Forda, chociaż Tesla ma 13 Tesla lat. to jest producent samochodów elektrycznych. Tak, tak. E, firma Ilana Maska. Dokładnie. I w tej chwili wartość giełdowa już jest większa. Co ciekawe, że jeżeli patrzymy na obroty tej firmy, Forda i Tesla, to się okazuje, że Tesla ma dosłownie kilka miliardów w porównaniu do, do Forda i też cały czas mają straty około 700 milionów, ale inwestorzy na tyle ufają w tę technologię, bo zwykle jeżeli mówimy o akcjach, to jest zaufanie na przyszłość, że widać, inwestuje coraz, coraz więcej. Może jeszcze takich kilka przykładów, które może nie są zbyt znane. Jak idziemy do sklepu, to musimy stać w kolejce. Też są tacy, takie różne teorie, że kolejka obok zawsze porusza, porusza się szybciej. Dokładnie. Tak. No i to jest zwykle irytujące, że marnujemy swój czas i my w kolejce możemy spędzić na przykład z rodziną. I ten problem chcą rozwiązać Amazon, już na tym działa i to już jest w wersję. wersja. Że Ty wchodzisz do sklepu, bierzesz produkt, który chcesz, i wychodzisz, i, i tyle. Nie. nie masz kolejek. Czyli w momencie, kiedy dotykasz do produktu, są kamery które identyfikują, co wziąłeś, i automatycznie pobierają opłatę. Więc nie musisz już stać w kolejce, bierzesz to, co trzeba, i do widzenia. No właśnie. Bardzo wiele tych przykładów, takich jak autonomiczne samochody, jak chociażby te, te, te sklepy, o których mówisz, wskazuje na to, że z upływem czasu. Coraz mniejszy będzie popyt na taką w miarę prostą, podstawową, ludzką pracę. A co za tym idzie, no, mogą być też skutki ekonomiczne w skali globalnej czy poszczególnych państw bardzo znaczące. Zastanawiałeś się nad tym. Nie wiem, możesz opowiedzieć coś o tym, jakie mogą być skutki tak szybkiego rozprzestrzeniania się sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, albo no, masło maślane. Tak. To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe i dla mnie. Spędzam dość sporo czasu nad myśleniem tych typu tematów, bo to na pewno nas dotyczy, to na pewno wpłynie bardzo istotne na to życie, które my kojarzymy na co dzień, bo ono się zmieni i zmieni się dość istotnie. Jak sobie nawet myślę, że jak mój syn będzie w moim wieku, czyli za jakieś tam 25, 8 lat, to on będzie, on będzie żył w zupełnie innej rzeczywistości. To ta ekonomika będzie wyglądała zupełnie inaczej niż, niż jest teraz. Ale zacznę może po kolei. Jeżeli chodzi o takie prace podstawowe, które bardzo łatwo będzie zamienić przez robotę i tak faktycznie się stanie. W Chinach są fabryki, na których łatwiej jest zacząć używać robotu niż zapłacić 5 dolarów dziennie pracowniku. Więc jeżeli aż nawet w takich przypadkach opłaca się postawić robotę, to ciężko będzie znaleźć takie zawody, które nie da się zamienić maszyną. I według mnie to akurat nie jest takie negatywne, bo wydaje mi się, że my jako ludzie często zapominamy, kim jest ten człowiek, bo człowiek jest po to, żeby robić bardziej ciekawsze rzeczy, bardziej wartościowe. Bardziej odkrywczy, kreatywny. Ale skąd wziąć na to pieniądze? Kto zechce nam za to zapłacić? Tak. Bo fajnie jest zatrudnić robota w fabryce, żebyśmy my nie musieli pracować. Fajnie jest mieć roboty w sklepie, żeby, nie były, żeby panie kasierki miały dużo wolnego czasu. No ale w ślad za tym idzie pytanie: no dobrze, ale z czego ci ludzie będą żyć? W tej chwili, jak to działa teraz, to jest wyzwanie. Są różne pomysły, jak tym zarządzać. Między innymi tak zwany. Basic Universal Income, czyli minimalny dochód podstawowy. Mhm. Dokładnie, i chodzi o to, że za to, że robot zabrał nam robotę, to będziemy dostawać pewną pensję, albo jakkolwiek to nazwać, i nic nie musimy za to robić. I teraz są eksperymenty, na przykład w Finlandii, został uruchomiony taki program od 1 stycznia przez dwa lata. Było wylosowano badajze 2000 osób, które dostają 500 z kawałkiem euro. I robią to co chcą. Mogą też pójść pracować, mogą nie pracować, i obserwuję co się stanie. I Właśnie, mnie... bo tutaj też się rodzą kolejne pytania, prawda? No, okej, okay. dostajesz co miesiąc 500 euro, czy tam kilka tysięcy złotych, w zależności, w jakim mieszkasz kraju, i co robisz, prawda? I tak, co się to z tobą jest... dzieje, kiedy nie musisz pracować? To tak? jest bardzo istotne pytanie. Szczerze mówiąc, ja mniej się martwię o to, że te pieniądze trzeba gdzieś znaleźć, bo wydaje mi się, że jakoś to można ogarnąć. Ja bardziej się martwię, co się stanie z ludźmi, bo właśnie w moim podcaście, jak ktoś chce więcej posłuchać ten temat, ja to bardziej dokładnie ja mówiłam w czwartym odcinku, że są tak zwane trzy możliwe scenariusze. Pierwszy scenariusz to to, że w... To, że pójdziemy tą drogą, którą teraz idziemy, że pojawi się tak zwany kapitalizm 2.0, czyli bogaci staną jeszcze bardziej bogaci, biedniejsi, biedniejsi. Czyli zarabiać będą właściciele robotów, tak. patentów i tym podobnych rzeczy, natomiast wszystkie inne osoby będą skazane na pracę dla nich. Dokładnie. Natomiast teraz wskazuje się na to, że raczej będzie ten drugi prawdopodobnie scenariusz, że. Być może nie do końca to będzie raj na ziemi, ale w pełnym sensie nie trzeba będzie pracować po to, żeby pracować, żeby się utrzymać, a będzie więcej czasu. Natomiast jak ja rozważam na ten temat, to mam wrażenie, że to nie do końca jest rozwiązanie. I są pewne eksperymenty, może nie z ludźmi, akurat z myszami, Wszechświat 25, kiedy się okazało, że jeżeli masz zapewnione wszystkie potrzeby i nie rozwijesz się, to po prostu bardzo szybko degradujesz. I najpierw następuje tak zwana śmierć duchowna, a jak ono już nastąpiło, to w śmierć fizyczna, więc to mnie trochę martwi, że e, jeżeli na to nie będą mieć pieniędzy, e, jako, my jako ludzie będziemy mieć pieniędzy, to pytanie, co będziemy robić? Jeżeli my będziemy degradować, to nic ciekawego z tego nie wyjdzie. I ten trzeci scenariusz, który ja osobiście bardzo wierzę i chciałbym przynajmniej od się przyłożyć, e, to jest tak zwany człowiek 2.0, czyli zaczniemy wykorzystywać swój potencjał, zaczniemy myśleć, że стыль цікавых жаче które może звеdzie зробić вымышлиć stwożyить i попросту не кажу там так патjaва i Też osobiście wiemy, że przez nadal jeszcze trochę tak jest, ale już coraz mniej, że ja spędzałam bardzo dużo czasu na to, żeby się utrzymywać, żeby zapłacić wszystkie rachunki za mieszkania, za jedzenie i tak dalej. Pewnie wiele osób też mają podobny scenariusz, a dość często są rzeczy, które mnie interesują, ale ja nie mam na to czasu. I to, co mi się podoba w tym, co może się stać, że ja będę miał coraz więcej czasu, coraz więcej energii, żeby zacząć robić bardziej ciekawsze rzeczy. Natomiast to jest bardzo niepewny jeszcze, w którym kierunku to pójdzie, ale ja trzymam kciuki, żeby jednak nam jako ludzkości udało się rozwiązać nasze rutynowe problemy, używając maszyny i zacząć robić coś bardziej ciekawszego. Kiedy o tym rozmawiamy, to ktoś może sobie pomyśleć e, takie gdybanie, wróżenie z fusów. Co mnie to interesuje? To będzie w odległej przyszłości i w żaden sposób mnie to nie dotyczy. Powiedz trochę więcej o tym, dlaczego warto już teraz zainteresować się tymi tematami. Są pełne szacowanie i mówi się, że w roku 2040 uda się osiągnąć poziom porównywalny z człowiekiem. Jak ta liczba została wybrana? By... Poziom, że sztuczna inteligencja na poziomie takim jak... Człowiek. Tak, dorównywalny do człowieka. To może zacznę może troszkę jeszcze krok przed tym. Są tak zwane trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest wąska lub słaba inteligencja. Wtedy kiedy maszyna jest lepsza niż człowiek w konkretnych zagadnieniach. I to już akurat osiągnęliśmy. Drugi poziom to jest poziom dorównywalny do człowieka, czyli taka maszyna jest w stanie robić więcej rzeczy niż grać tylko w go. Właśnie teraz jest kilka żartów, że Lysidol właściwie też nie potrafi nic innego robić, niż Tylko grać w go, więc z kosztów tą inteligencją. Z drugiej strony tak. powiedzieli, że nie, akurat potrafi robić... Wszystko, co zrobi Lysidol, będzie lepiej niż uh, AlphaGo, bo potrafi umyć naczynie i tak dalej. AlphaGo tego nie potrafi. Uh, więc na razie jeszcze nie jesteśmy w tym poziomie, że sztuczna inteligencja jest wyrównywalna, ale jest oszacowanie, że w roku 2040 tak się stanie i ta liczba się wzięła... z Zostało pytane setki naukowców w tym temacie i każdy z nich powiedzie w swoją datę. Więc oni wierzą, to, to było mediane, czyli 50% naukowców wierzy, że ten poziom zostanie osiągnięty najpóźniej w roku 2040. Czyli przynajmniej połowa uważa, że będzie to jeszcze wcześniej. Są, Tak, niektórzy mówią, że jeszcze wcześniej, na przykład 27 rok, 30 rok. Mhm. No dobrze, ale to 2040 to i tak wiesz, brzmi tak trochę odlegle. No. Tyle tylko, że mówimy tutaj o sztucznej inteligencji na poziomie człowieka. Ale znacznie wcześniej wydarzą się też inne rzeczy. Może o tym byś trochę więcej powiedział. Ja myślę, że dla mnie ostatnio zaskakującym przykładem był Libratus. To jest nazwa Boto, który grał w pokera. I dlaczego to dla mnie było zaskakujące? Bo. W odróżnieniu od Go to był bardziej złożony problem. I ta złożoność polegała na tym, że jak gramy w pokere, to każdy z graczy ma różną informację, co się dzieje w tej chwili. Więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie oszacować, czy ten krok, który robimy jest dobry czy zły. Wracając znów do AlphaGo, to każdy gracz, nieważne z której strony gra, miał tą samą informację. Jeżeli mówimy o pokerze, to informacja jest różna i... W i to bardzo przypomina rzeczywistość. Powiedzmy, jeżeli mówimy o rynkach finansowych, to jest mniej więcej taka sama sytuacja, że my nie mamy wszystkie informacje, mamy część informacji, ktoś więcej, ktoś mniej i na podstawie tej informacji musimy podjąć pełną decyzję. I kiedy taki robot, nie wiedząc w ogóle, co to jest gra w pokera, wiedząc tylko, co to znaczy wygrać lub przegrać, i po ileś tam iteracji, właściwie tysiące iteracji też grał z sam sobą, w końcu się nauczył, jak, jak można oszukiwać, że czasem można udawać, że masz jakąś kartę, albo nie masz, bo to akurat też działa skutecznie, zaczął wygrywać. I co jest ciekawe, że ludzie, z którymi grał, to oni mówili, że czasem mieli wrażenie, że jakbym on rozumiał ich karty, jakbym widział te karty, oczywiście to nie była otwarta dla ale potrafił e, zachowywać się w taki sposób, że jakbym potrafił przeczytać, co ma go zawodnik. Więc to robi naprawdę dużo wrażenie. i to dzieje się już teraz, to nie jest rok za 20 lat czy tam za 50 lat, to dzieje się już teraz i widać, jak duże jest zainteresowanie od większych graczy, żeby zacząć używać te algorytmy w praktyce. Może jeszcze raz podsumowuję, jeżeli chodzi o ten Libratus. Nikt nie mówił, co to jest poker. Nikt nie mówił, jakie są zasady gry w poker. Było powiedziane, co oznacza wygrać i on mógł próbować różne kombinacje. poprzez ilość iteracji on nauczył się, w jaki sposób można osiągać. I co jest ciekawe, co robot może wnioskować na podstawie interakcji z ludźmi, że czasem można oszukiwać i to działa. I teraz pytanie jest takie etyczne, jak będziemy, jak będziemy żyć z taką informacją, bo okazuje się, że jeżeli w pewnych momentach możemy zmanipulować sytuację albo zrobić coś, co dla człowieka nie jest normalne, ale jest skuteczne, to maszyna też może to zrozumieć. Tylko maszyna nie myśli o tym od strony etycznej. To jest, to jest robot, to jest ciąg znaków liczbowych, nic więcej. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, które też warto trzymać gdzieś w głowie i zastanawiać się nad tym. Mnie osobiście najbardziej interesuje zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w finansach, a konkretnie w inwestycjach, w takiej optymalizacji swojego portfela inwestycyjnego. Jak tylko przestaniemy nagrywać za chwilę podcast, to właśnie o tym będziemy z Wladimirem rozmawiać. Słuchajcie, poruszam ten temat, bo czasem dostaję od Was takie maile z pytaniami, na przykład czym się zająć, co jest ciekawe, albo co brać pod uwagę w swojej pracy. Myślę, że akurat sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to jest tak mocny, tak wyraźny trend, że warto trochę o tym więcej dowiedzieć się, zatrzymać się też na chwilę, zastanowić, jaki to może być, mieć wpływ na to, co robię, bo to po prostu poszerza horyzonty i trochę uelastycznia też ten nasz mózg i pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji. Wladimir, powiedz, gdzie można więcej dowiedzieć się o tobie, o tym, co robisz. Ja mam kilka inicjatyw, które już były wspomniane. Pierwsze to jest Biznes myśl. Jak na razie to jest podcast, a myślę, że będzie troszkę więcej. To jest pierwsza strona. druga to jest Data Workshop. To są warsztaty dla osób przede wszystkim technicznych, na których pokazuję, jak to rozwiązywać, więc można się skontaktować tam. Również można znaleźć mnie na Facebooku, na Twitterze. Też można znaleźć mnie na stronie przez Jest tam kontakt do mnie, więc... Zapraszam jak ktoś chce coś zapytać o uczeniu maszynowym zwłaszcza. Nie ma co się bać. Można pisać śmiało. Będę starać się pomagać. A jaki masz plany na, na przyszłość? O To to zależy w jakiej perspektywie mówimy. Mam czasem zbyt ambitny plan jak mówi moja żona i czasem <grytanie> jak zaczynam marzyć to gdzieś żyję w innej rzeczywistości. Natomiast w takiej krótszej perspektywie chcę napisać książkę. Też będę miał Prośbę do słuchaczy: zostawimy link do takiego okay. formularza, gdzie pytam, jakie problemy ludzie mają, żeby faktycznie ta książka im rozwiązała. I O czym będzie ta książka? Ta książka będzie miała taki tytuł. O uczeniu maszynowym po ludzku, i jak zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób można wyjaśnić te koncepty, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, to doszedłem do wniosku, że tam musi być dużo wizualizacji i dużo takiej analogii z życia codziennego. Wczoraj na swoim wystąpieniu użyłeś takiego fajnego porównania, że e, tobie dość trudno się mówi o tej sztucznej inteligencji, o uczeniu maszynowym, kiedy tłumaczysz, jak to działa, ale dużo łatwiej ci się o tym pisze i że potrafisz to w sposób taki już naprawdę prosty po ludzku wyjaśnić każdej osobie, żeby była w stanie zrozumieć te podstawy na tyle, żeby no już wiedzieć, jak to dalej wy wykorzystać i zastosować. Dokładnie, właśnie na warsztatach, moich się nauczyłem takich warsztatów już było dziewięć, że jak zaczynam mówić takim bardziej suchym językiem, to wszyscy się gubią od razu, a jak robię jakiś zwykły, prosty rysunek albo podaję jakiś prosty przykład z życia, to a, to jest takie proste? Okej, okay, to rozumiem. Jeden z moich Mentorów w czasie, kiedy jeszcze pracowałem w, w korporacji, mówił, że mówić trudno o rzeczach trudnych to każdy głupi potrafi. Sztuką jest mówić w sposób prosty o tych rzeczach trudnych, bo to rzeczywiście pokazuje, że wiemy i rozumiemy, o czym mówimy. A jakie plany poza książką? Również chcę zorganizować, jeżeli chodzi o biznes, myślę, to może mniej powiedziałem. Zależy mi bardzo o rozpowszechnianie tej informacji w Polsce dla osób decyzyjnych lub osób z biznesu, żeby pomóc im podjąć decyzję i zacząć używać w swoich działaniach. I zastanawiam się nad zorganizacją też konferencji na ten temat, na którym będzie bardzo dużo przykładów takich praktycznych, jak można to użyć, jakie są wyniki, jakie są problemy i na podstawie tej informacji można będzie zastosować uczenie maszynowe również, również u siebie. To jest taki najbliższy plan. Z takich większych planów to wydaje mi się, że chciałbym jeszcze bardziej się zaangażować w uczenie maszynowe w takie bardziej zaawansowane algorytmy. Tak jak powiedziałam o Libratus, ten algorytm do pokera, ale to nie chodzi, że jak zagrać w pokera, bardziej o podobne problemy i myślę, że finansowy rynek jest bardzo ciekawy dla mnie. Teraz próbuję zrozumieć na razie jako człowiek, jak to działa, żeby zrozumieć, jakie są problemy, z której strony podejść, żeby zacząć to rozwiązywać. Ja już pracuję na tym, to nie jest tak, że jestem zupełnie zielony w tym temacie, już mam pewne algorytmy i nawet testuję samodzielnie pełne inwestycje, ale to raczej takie drobne pieniądze, żeby sprawdzić, czy to działa, czy nie działa, bo zawsze jest w teorii łatwo powiedzieć, że mam zysk 50% rocznie, a w praktyce, jak zaczynasz to robić, to to nie działa. Dokładnie tak. Wladimir, trzymam dla ciebie kciuki, życzę ci realizacji tych wszystkich planów. Moi drodzy, no zdaję sobie sprawę, że po takim podcaście to pewnie macie więcej pytań niż odpowiedzi, szczególnie jeżeli dla kogoś to jest temat zupełnie nowy. Ale zacznijmy trochę od czasu do czasu tego tematu dotykać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je również w komentarzach. Myślę, że Wladimir też chętnie na nie odpowie. I jestem bardzo ciekawy, co wy o tym wszystkim myślicie, o tej sztucznej inteligencji. Zapraszam Was bardzo serdecznie do dyskusji. Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli macie jakieś sugestie lub pomysły na to, na jaki może już węższy temat związany z tą dziedziną nagrać kolejny podcast z Wladimirem, to chętnie go dla Was przygotujemy. Z góry Wam za to dziękuję. Moim gościem był Wladimir Aleksiejczenko. Dziękuję bardzo. Hej, hej, to jeszcze na chwilę ja. Tym podcastem chciałem Was nieco zaintrygować, zwrócić Waszą uwagę na ten bardzo ciekawy temat, i mam nadzieję, że mi się to udało. Długo rozmawialiśmy z Wladimirem na temat możliwości stworzenia np. prostej strategii opartej o ETF-y, która, w, opierając się na deep learningu, sugerowałaby strategię inwestycyjną, nadającą się świetnie do realizacji jakiegoś wybranego celu inwestycyjnego. Ciekawe dyskusje, kto wie, może za jakiś czas coś z tego się wykluje. W każdym razie, więcej niezwykle ciekawych wiadomości na temat sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, znajdziecie w podcaście Wladimira pod tytułem Biznes myśli. A na zakończenie, mam do Was pytanie, które mnie osobiście niezwykle intryguje, a myślę, że również Wam zastanowienie się nad odpowiedzią na to pytanie może sprawić sporo przyjemności. Osobie, która pod tym odcinkiem podcastu zostawi na moim blogu najciekawszą odpowiedź na to pytanie, tylko nie zdradzajcie, jak ono brzmi, żeby osoby, które nie słuchały, nie do końca mogły się zorientować, takiej osobie zafunduję bezpłatny udział w moim kursie internetowym Kredyt Hipoteczny Krok po Kroku, którego premiera już coraz bliżej, albo prześlę egzemplarz mojej książki, jak zadbać o własne finanse z dedykacją. A pytanie brzmi tak. Jak spędzałbyś czas, gdybyś na skutek zastąpienia naszej pracy przez roboty otrzymywał stały dochód i nie musiał pracować? Czyli innymi słowy, masz stałą pensję, nie musisz pracować. Co wtedy robisz? Czekam z ogromną ciekawością na wasze odpowiedzi i jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie, że spędziliście ten czas ze mną i z moim gościem. Jeśli korzystacie z iTunes, bardzo was proszę, zostawcie ocenę mojego podcastu. A teraz życzę Wam już wszystkiego, co najlepsze. Trzymajcie się. Cześć.